Słuchacie Państwo nowego podcastu Polityki Insight Duży Pałac. W naszej audycji rozmawiamy o polskich wyborach prezydenckich. Prześwietlamy sztaby i kandydatów, opisujemy ich zmagania i towarzyszymy im w podróżach po Polsce. Słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Jest środa, 19 lutego. Z ilu źródeł w Platformie Obywatelskiej słyszymy sygnały, że w sztabie Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i jego okolicach panują lepsze nastroje. Żeby nie powiedzieć, panuje ostrożny optymizm. Dziś rozmawiam z Janną Sawicką i pytam, na ile to jest zaklinanie rzeczywistości przez opozycję? Jakie są rzeczywiste przesłanki pozwalające wierzyć, że coś się w PO zmieniło na lepsze? No jakie są zagrożenia mogące odwrócić ten rodzący się trend? Janno, no dochodzą nas obojga chyba i nie tylko nas sygnały z Platformy Obywatelskiej, że sztab Małgorzaty Kidawy-Błońskiej działa dużo lepiej niż w latach poprzednich inne sztaby Platformy. Ta poprawa rzeczywiście się dzieje i chyba przede wszystkim to chodzi o to, że to jest wreszcie inny sztab niż te, z którymi mieliśmy do czynienia przez ostatnie 5 lat, bo nawet jeszcze za czasów, kiedy szefową Platformy była Ewa Kopacz, to szefem sztabu był Robert Tyszkiewicz, sztabu Bronisława Komorowskiego, i potem ten Robert Tyszkiewicz i inni ludzie Grzegorza Schetyny mieli bardzo decydujący wpływ na kampanię. I chyba takim znakiem szczególnym tych kampanii było to, że ta grupa osób miała bardzo konkretny pomysł na kampanię i nawet jeżeli zatrudniali jakichś ekspertów, nawet jeżeli zlecali badania, nawet jeżeli do sztabu na eksponowane stanowiska zatrudniali innych doświadczonych polityków czy nie polityków, to niespecjalnie się kogokolwiek słuchali i ostatecznie to oni podejmowali decyzje. I te decyzje często były po prostu błędne, co pokazały słabe wyniki kolejnych wyborów w ciągu ostatnich lat. Rozumiem, że to jest ta opowieść o tym 5. piętrze siedziby Platformy na Wiejskiej, gdzie zapadają wszystkie decyzje w gabinecie Grzegorza Schetyny. I przypominam sobie te plotki albo opowieści z lata roku poprzedniego, jakoby została zatrudniona firma, która wymyśliła, jak powinna wyglądać kampania Platformy i ogólnie ten pomysł niespecjalnie podobał się sztabowi i Grzegorzowi Schetynie. Rozumiem, że tam główny pomysł był taki, żeby trochę schować Grzegorza Schetynę i wystawić kogoś innego, że ta firma została pogoniona, a ostatecznie jednak wrócono do tych rekomendacji i w ten sposób pojawił się pomysł wystawienia Małgorzaty Kidawy-Błońskiej wówczas jako kandydatki na premiera. Ciekawe jest to, że ostatecznie Schetyna posłuchał rady profesjonalistów i wydaje się, że to był na pewno taki najlepszy z ruchów w czasie tej kampanii, który został doceniony przez wyborców i przez komentatorów w ostatniej kampanii parlamentarnej, jeżeli chodzi o te decyzje Grzegorza Schetyny. Natomiast pewnie był trochę zbyt późny i pewnie też gdyby do końca posłuchał tych ekspertów, to mógłby razem z tą decyzją połączyć szereg jakichś innych decyzji, które by mu pomogły jeszcze zyskać dodatkowe głosy. No dobrze, to jeżeli nie ma panów Schetyny, Tyszkiewicza, Witczaka czy Borysa, to kim są te osoby teraz, które podejmują decyzje w sztabie i kim są te osoby, którym Platforma może zawdzięczać to nowe otwarcie czy tą zapowiedź jakiejś lepszej energii? Tam jest kilka osób decyzyjnych, ale przede wszystkim to, co mi mówią kolejne osoby, które pracują w sztabie, że bardzo silny jest głos ekspertów. To znaczy, jeżeli są zatrudnieni eksperci, a są zatrudnieni od różnych spraw, to znaczy od badań, od komunikacji, to ich decyzje są rzeczywiście słuchane i mają wpływ na to, co się ostatecznie dzieje w tym sztabie. W samym sztabie najważniejszą rolę odgrywa duet Bartosza Rulkowicza i Sławomira Nowaka. I Bartosz Arłukowicz tutaj przede wszystkim jest taką twarzą osoby, która ma mnóstwo energii, działa, jeździ, spotyka się z ludźmi. To jest osoba, która ma taki wizerunek kompletnie inny niż ma Platforma. Jako taka ospała partia, która bardzo długo była u władzy i teraz już ciężko wykrzesać z niej jakąkolwiek energię. A Bartosz Arłukowicz właśnie tę energię ma i prowadzi kampanię od świtu do nocy, angażuje kolejnych działaczy, dopinguje ich, żeby też zbierali podpisy, żeby przychodzili na te spotkania. Jest zawsze taki uśmiechnięty i właśnie z taką pewnie dobrą energią tego sztabu. A z drugiej strony jest Sławomir Nowak, który zresztą nie jest eksponowaną postacią. Jak Borys Budka przedstawiał skład sztabu, to w ogóle jego tam na tej konferencji nie było i nie został wymieniony. Natomiast z różnych źródeł wiemy, że on ma tam istotną pozycję i jest to osoba doświadczona, która już przeprowadziła kilka udanych kampanii, a po tym, jak przeprowadziła kilka udanych kampanii, też nabrała innego typu doświadczenia życiowego i też rozumiem, że wprowadza pewien taki spokój
i myślenie strategiczne do tego sztabu. No dobrze, cofnijmy się do Bartosza Arłukowicza. Czy nie ma takiego zagrożenia, że to jego pozytywne ADHD, które na tym etapie jest pewnie pożądane, na dłuższą metę będzie męczące? Czy nie jest tak, że on przykryje kandydatkę? Ja widziałem takie zdjęcia, na których nie było dla mnie jasne i oczywiste, kto z dwojga Małgorzata Kidawa-Błońska i Bartosz Arłukowicz jest faktycznym kandydatem. Czy nie ma takiego niebezpieczeństwa, że on może przyćmić jednak dużo spokojniejszą i uładzoną Małgorzatę Kidawę-Błońską? Jeżeli by tak miało być, no to te jego zapędy zostaną w pewnym momencie ukrócone, bo on też nie ma aż takiej silnej pozycji w partii, ani myślę w samym sztabie. Nie jest jakimś takim bogiem czy wielkim guru, który będzie wyznaczał i panował nad całą komunikacją i nad tym, kto tutaj jest bardziej eksponowaną postacią. Rzeczywiście możliwe jest, że on będzie wchodził w jakieś konflikty właśnie ze Sławomirem Nowakiem, bo to już o tym słyszymy od kilku tygodni co najmniej, że oni rywalizowali o to, kto de facto będzie szefem sztabu. Ostatecznie został nim Bartosz Arłukowicz. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Wydaje mi się, że na tym przynajmniej etapie ta energia jest potrzebna, jest konieczna, bo też sama Kidawa nie jest taką osobą, która ma mnóstwo energii, która tutaj wbiega, uśmiecha się, wychodzi, mobilizuje innych ludzi. Ona jest raczej taka ciepła, sympatyczna, bardziej powolna niż energiczna. No dobrze, ale właśnie ciekawy jestem, czy takie konflikty, czy taka dwuwładza jednak Arłukowicza w terenie i Nowaka na Wiejskiej, to nie jest jednak recepta na większe kłopoty. Ja wręcz słyszałem, że trochę plan tego sztabu na Wiejskiej jest taki, żeby Arłukowicz jak najdłużej, jak najwięcej go było w terenie, a jak nie będzie w terenie, to żeby siedział w Brukseli, żeby właśnie nie miał za dużo do powiedzenia w tej sferze takiej strategiczno-planistycznej i żeby jak najdalej go trzymać od Warszawy. No to brzmi jak jakiś pomysł, żeby doprowadzić do sytuacji, w której ta machina kampanijna działa, natomiast to nie brzmi jak jakiś taki funkcjonujący i dobrze naoliwiony mechanizm. Problemem tej partii po odejściu Grzegorza Schetyny, co ogólnie wydaje mi się przysłużyło się na wielu polach Platformie, jest być może taki deficyt autorytetu i zastanawiam się, kto ostatecznie będzie miał ten autorytet w sztabie i czy gdy trzeba będzie jakąś trudną decyzję podjąć, uderzającą w niektórych członków sztabu, na przykład to, czy Borys Budka będzie miał taki autorytet, czy Sławomir Nowak będzie miał taki autorytet, czy może pan poseł Michał Gramatyka, który jest tam takim dyrektorem operacyjnym i który dopina wszystko i jest taką osobą w cieniu, która rzadko wypowiada się w mediach, ale wydaje się, że tam trzyma wszystko w ryzach. Czy możesz opowiedzieć trochę więcej o panu Michale Gramatyce, bo on zdaje się być jakąś taką szarą eminencją w dobrym tego słowa znaczeniu, to znaczy taką osobą, która trzyma się w cieniu, ale wykonuje konieczną robotę i że to on, tak jak rozumiem, daje jakiś tam właśnie taki spokój i ogar w tym sztabie. Czy ja to dobrze rozumiem i czy mogłabyś trochę więcej o samym Gramatyce jako polityku opowiedzieć nam i słuchaczom? Michał Gramatyka jest posłem Platformy od 2019 roku. Wcześniej pracował głównie w samorządzie, ale też w państwowych spółkach. Ostatnio był chociażby radnym województwa śląskiego, ponieważ jest ze Śląska i jest jako człowiek ze Śląska w jakiś sposób związany z Borysem Budką. Aczkolwiek rozumiem, że nie zawsze było im po drodze. Tak, to chyba nie jest jakaś taka najściślejsza przyjaźń, ale z pewnością to był pomysł Borysa Budki, żeby pan Michał Gramatyka dołączył do sztabu. On nie jest jakiś bardzo doświadczony w prowadzeniu kampanii, to znaczy prowadził własne kampanie, teraz parlamentarną, wcześniej samorządowe. Bardziej jest uważany za człowieka, który jest doświadczonym menedżerem i który potrafi dopinać projekty i prowadzić projekty do końca. Więc on jest taką osobą, która właśnie nie ma iść na pierwszy plan do mediów, tylko pilnować, żeby wszystko, co się ma dziać, żeby się zadziało. I też właśnie chyba nie jest taką kluczową osobą w tym sztabie, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji, ale bardziej ma pilnować porządku i doprowadzać projekty do końca. A jaką rolę odgrywa Monika Wielichowska jeszcze? Kolejna taka mniej naświetlona postać w tym sztabie? Monika Wielichowska jeździ we wszystkie podróże z Kidawą-Błońską i ona, z tego co pamiętam, jest odpowiedzialna za podróże i za kontakt z wyborcami w różnych miejscach. Bardzo jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie pokazuje różne takie osobiste sytuacje spotkania z wyborcami Kidawy i je opisuje. Jest, rozumiem, bliską jej osobą, bo wspiera ją od już wielu miesięcy. Rozumiem, że w tej roli obsadzony jest też mąż Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, Jan Kidawa-Błoński. Tak, to jest też osoba, która nie została wymieniona na tej konferencji, na której Borys Budka przedstawiał
sztab i on formalnie nie jest członkiem sztabu, ale wiemy o tym, że on też uczestniczy w tych wszystkich wyjazdach i jest kluczową osobą w tej ekipie, która robi filmiki, zdjęcia i też ma duży wpływ na de facto komunikację, to znaczy na to, co z tych spotkań wypływa do mediów społecznościowych i jak my widzimy te Kidawę. No ja słyszałem, że to jest taka postać i taka sytuacja, która powoduje, że zapala się jednak czerwona lampka u niektórych osób w sztabie, bo jest pewna obawa, że człowiek z tak silnym mandatem, mandatem, który daje mu związek małżeński, rości sobie prawa do silnego zdania na temat tego, jak ta kampania powinna wyglądać, jak Małgorzata Kidawa-Błońska powinna wyglądać w tej kampanii. Wręcz słyszałem, jak ktoś użył słów, że Jan Kidawa-Błoński stwierdził, że to on będzie reżyserował kandydatkę. A to niekoniecznie pomaga w sytuacji, w której rozumiem, że dobrze prowadzona kampania powinna być prowadzona jednak silną ręką przez jakieś grono decyzyjne, a nie przez no, mężów, przyjaciół, przyjaciółki i inne osoby, które się kręcą wokół sztabu i kandydatki. Tak, to rzeczywiście wygląda jakby było potencjalnym niebezpieczeństwem, jeśli nie teraz, to w przyszłości. I nie współgra z tą narracją, że teraz ten sztab jest taki profesjonalny, wyłącznie eksperci decydują i mają duży wpływ na to, co się dzieje. Też w tym artykule Gazety Wyborczej Agnieszki Kubik i Iwony Szpali czytaliśmy ostatnio, że przez niektórych sztabowców Kidawa jest uważana za niesterowalną, a jeżeli do tego dochodzi jeszcze duży wpływ męża i tutaj dochodzą pewnie jakieś emocje, to można sobie wyobrazić sytuację, w której nawet jeżeli eksperci coś zdecydują i będą przekonani, że trzeba iść w którą stronę, to decyzje mogą nie zależeć od tych ekspertów i od ich racjonalności, tylko od pewnych emocji, które tutaj mogą się wkraść. Jeszcze taką osobą, o której nie rozmawialiśmy, jest Igor Ostachowicz. To jest jakaś taka postać, mam wrażenie, która potrafi obrosnąć legendą. To znaczy mam takie wrażenie, nie wiem na ile to jest umiejętność, zdolność i świetny auto-PR Ostachowicza, a na ile to rzeczywistość tego kreuje, ale trochę wydaje mi się, że jeżeli coś dobrze idzie Platformie, to wtedy zawsze jest taka opowieść, że to wymyślił Ostachowicz, a z kolei jak coś źle idzie, to jest taka opowieść, że zabrakło Ostachowicza. Nie wiem ile w tym jest prawdy. I też ciekaw jestem, ile z twoich informacji wynika, że rzeczywiście tego Ostachowicza jest i jaką rolę on tam odgrywa. Na pewno Ostachowicz uczestniczy w pracach sztabu, natomiast z moich informacji wynika, że on nie jest tam kluczową postacią i to nie on decyduje o tym, jaka właśnie jest komunikacja, jaka jest strategia, w jaki sposób Kidawa jest przedstawiana. To znaczy on co jakiś czas uczestniczy w jakichś decyzjach, ale to nie on to wszystko kreuje i to nie on za tym stoi. Pamiętajmy, że Ostachowicz też doradzał Platformie przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi, które nie były jakimś wielkim sukcesem tej partii. Ja osobiście nie widzę jakiejś wielkiej roli Ostachowicza, też nie słyszę o wielkiej roli Ostachowicza. Być może ona się wzmocni, ale na tym etapie mam wrażenie, że to nie on robi tę kampanię. Moim zdaniem kluczowe w tym, że sztab działa lepiej, jest to, że tam zostało wpuszczone powietrze, że doszli do głosu eksperci, że doszli do głosu nowi ludzie. Aczkolwiek innym bardzo ważnym aspektem tego, że tam po prostu lepiej idzie i są lepsze nastroje, jest też to, że po prostu PiS-owi źle idzie i to im daje oddech, to im daje napęd i nową energię i też po prostu łatwiej się pracuje, kiedy nie jest tak, że przeciwnik jest taki wszechmocny i na każdym kroku wyprzedza tę platformę. No dobrze, Janno, to na koniec porozmawiajmy jeszcze o zagrożeniach, bo mam wrażenie, że jakkolwiek te filmiki, które widzimy z różnych wystąpień, eventów, w których bierze udział Małgorzata Kidawa-Błońska, rzeczywiście wyglądają bardzo przyzwoicie i można mieć poczucie, że ten zespół social mediowy działa sprawnie, to ja nadal mam poczucie, że Małgorzata Kidawa-Błońska nie nauczyła się przemawiać. Czy myślisz, że się nauczy? I czy kandydat, który nie umie przemawiać, może wygrać wybory? Tak, też się nad tym zastanawiam i pytam często w rozmowach różne osoby z Platformy, jak oni oceniają kandydatkę i czy właśnie jest szansa, że ona będzie lepiej przemawiać. I tak jak prace sztabu są doceniane przez takich szeregowych działaczy, z którymi ja często rozmawiam, to sama kandydatka nie jest najlepiej oceniana i wszyscy zawsze wracają do tego, że ona rzeczywiście bardzo słabo się wypowiada. I tak jak teraz ta podróż po Polsce, te liczne spotkania z wyborcami jej pomagają, bo one są takie przedstawione, że jest taka blisko ludzi. Natomiast przyjdzie taki moment, w którym ona będzie musiała stanąć do debaty i więcej zaprezentować, że tak powiem, w pełnej krasie i po prostu nie uniknie tego typu konfrontacji. No to jeszcze
trzeba chyba pochylić się nad licznymi gafami Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Mam wrażenie, że one nie ustały. To znaczy, że co i rusz jakaś kolejna się pojawia. Ja muszę przyznać, że one mnie zaczęły strasznie nudzić. To znaczy, tak jak początkowo dosyć mnie szokowało, jak można tak się mylić i mówić w tej naszej rzeczywistości takiej obrazkowo soundbite'owej, gdzie ważne jest każde zdanie, które można złapać, obrobić i tak dalej. Zastanawiam się, czy nie jest trochę tak, że tych gaf już było trochę tyle, że to przestało być jakkolwiek ciekawe i przestało działać, a może jednak w drugą stronę, może jednak te gafy są dużym zagrożeniem. Ja zgaduję, że łatwiej będzie nauczyć się przemawiać niż unikać takich gaf w sytuacjach przeróżnych. I pytanie, czy to nie jest jakaś takie poważne zagrożenie dla tej kampanii i tej kandydatki? Jak to uważasz? Rzeczywiście jest tak, że tak jak mam wrażenie takich różnych filmików i memów z Kidawą-Błońską, która ma różne wpadki językowe, było wcześniej więcej, tak teraz jest tego trochę mniej. Nie, moim zdaniem one są, tylko one się mniej przebijają. W sensie to no właśnie, one nie są spektakularne. Być może to już się zrobiło nudne, ludzie mniej tego podają dalej, udostępniają, ale też wiele jest innych sytuacji memowych w polityce, które są obecnie bardziej aktualne. Przypomnijmy tutaj nieszczęsny palec posłanki Lichockiej. No wydaje mi się, że to jest bardzo duże dla niej zagrożenie. W sensie w momencie, kiedy Platformie ta kampania zacznie gorzej iść, to wyobrażam sobie, że ten zalew memów z Kidawą, która po prostu ma bardzo dużo tych wpadek i gaf, się pojawi i będzie w nią mocno uderzać i nawet jeżeli dla nas to będzie nudne, to będzie się pojawiało i docierało do różnych nowych grup społecznych i myślę, że ileś osób może zniechęcić do niej. No dobrze, na koniec poprosiłbym cię o jakieś takie podsumowanie i spojrzenie trochę strategiczne na tę kampanię. To znaczy, co gra na korzyść Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, w co ona powinna iść? W drugą stronę, jakie ma słabe strony i od której strony będzie ją atakowała jej konkurencja? Zanim odpowiesz na to pytanie, mnie uderzył tekst w poniedziałkowych sieciach, zdaje się, Marcina Wikły, w których on stara się odmalować obraz Małgorzaty Kidawy-Błońskiej jako twarz platformerskiego hejtu, co wydaje mi się po tym pucku i w tej całej sytuacji jest dosyć absurdalne, bo po prostu mówiąc wprost, mam wrażenie, że to nie jest ona. W sensie rozumiem, że w tej kampanii Andrzej Duda chętnie by walczył z platformerskim hejtem, którego pewnie jakoś tam sporo jest. Natomiast to nie jest ta łatka, która łatwo się przykleja do Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, bo właśnie problemem bardziej jest to, że ona jest, nie że ona jest jakaś taka wściekła, tylko bardziej, że ona jest właśnie taka bez wyrazu. Tak, też mi się wydaje, że to oskarżenie o hejt to nie jest jakieś wielkie dla niej zagrożenie i że ona po prostu nigdy nie będzie hejterką, nigdy nie była hejterką i też nie można jej kojarzyć z agresją. Wydaje mi się, że to jest chwilowe i nie sądzę, żeby to była jakaś narracja, którą PiS będzie cisnął specjalnie długo. Wydaje mi się, że ten brak wyrazistości jest dużą słabością Kidawy, ale z drugiej strony mam wrażenie, że ona w pewnym sensie też na tym korzysta, to znaczy tak jak my z Warszawy ją widzimy, że właśnie często ma gafy, słabo przemawia, że tutaj nie potrafi w wyrazisty sposób opowiedzieć się po której ze stron. Ona w tym momencie dobrze to rozgrywa, to znaczy po prostu idzie i spotyka się z potencjalnymi wyborcami, jeździ po tych małych miasteczkach i wsiach i tą swoją naturalnością i dobrym kontaktem z nimi ogrywa to, że być może nie jest jakaś wyrazista i w którąś stronę, ale jest blisko nich, pokazuje, że potrafi być jedną z nich i przybliża tę platformę, która mocno się oddaliła od ludzi i która ma taki wizerunek partii trochę aroganckiej, trochę elitarnej, trochę zamkniętej, to ona pokazuje taką normalność i takie ciepło, którego w Platformie też brakowało. Myślę, że jeszcze jednym problemem Platformy są niekiedy jej zwolennicy. Ten sam problem ma PiS, tak to jest w polityce, ale że to, o czym ty mówisz, to ciepło i ta normalność, niekiedy jak ja patrzę na to, jak się wyrażają na temat i swoich oponentów, ale też o swojej kandydatce Małgorzacie Kidawie-Błońskiej, no to jednak tam dosyć dużo jest jakiejś takiej wyniosłości, grania tymi genami, tym pradziadkiem i tak dalej. Że to jest tak, że nawet jeżeli ten sztab będzie się starał trochę od tego odchodzić, to jednak ci zwolennicy Platformy i Kidawy sami będą to podbijać i będą grać tą kartą rodowodową, która wydaje mi się być jakimś takim właśnie wręcz zagrożeniem i pójściem wbrew tej narracji, którą Platforma powinna
przyjąć. Zastanawiam się, czy to nie jest bardziej problem dla nas, komentatorów, czy dziennikarzy patrzących z Warszawy, niż dla takiego zwykłego wyborcy, bo wydaje mi się dużo gorszym obrazem obraz aroganckiego polityka, który zarabia dużo w spółkach Skarbu Państwa, czy ma nie wiadomo jak wysokie premie, niż osoby, która jest blisko ludzi, która właśnie normalnie z nimi rozmawia, potrafi przytulić, wysłuchać, podać rękę, a która przy okazji ma, nazwijmy to, dobre geny, czy ma pradziadków, którzy rządzili Polską. No dobrze, Jan, jestem bardzo ciekaw, na ile ten pozornie dobry początek sztabu Małgorzatki Dewbońskiej przełoży się na jakąś taką pozytywną energię, która poniesie też sondażowo, bo na razie jakiegoś dużego skoku w sondażach nie widzimy. Dziękuję bardzo, Janno, i do usłyszenia. Dziękuję. Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek Dużego Pałacu. Posłuchajcie również naszych innych audycji. We wtorki Energii do Zmiany, w czwartki technologicznego podcastu Przyszłość jest dziś, a w piątki audycje o najważniejszych wydarzeniach politycznych i gospodarczych w Polsce, Europie i na świecie. Znajdziecie nas na SoundCloudzie, Spotify, w iTunes, Google Podcasts i aplikacji Radia Tok FM. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.